Świdnicy o godzinie 12 będzie można obejrzeć program artystyczny pod tytułem Myślę Polska w wykonaniu Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego Krąg oraz Dziecięcego Zespołu Mała Świdnica ze Świdnickiego Ośrodka Kultury. Zobaczyć go będzie można na Osiedlu Młodych na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już od godziny 12.30 odprawiona będzie msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. O godzinie 17 odbędzie się paschalny koncert muzyki cerkiewnej z udziałem chóru duchowieństwa diecezji wrocławsko-szczecińskiej pod dyrekcją księdza Lubomira Worhacza. Odbędzie się on w cerkwi świętego Mikołaja na cmentarzu przy ulicy Łukasińskiego. Ogromną atrakcją 3 maja w Świdnicy będzie koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, zorganizowany z okazji 25-lecia grupy. Początek występu o godzinie 19 w sali teatralnej Sioku. 3 maja w Strzegomie obchodzony będzie równie uroczyście. O 10.30 w Kościele Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkapleżnej odprawiona będzie msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha. O 16.00 zaś w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury nastąpi projekcja filmu Antoniego Krause pod tytułem Czarny Czwartek Janek Wiśniewski padł 2. W Żarowie obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowane będą dzień później, 4 maja. Wtedy to o godzinie 12 nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej. W Narodowe Święto Konstytucji władze Jaworzyny Śląskiej zapraszają na koncert Adama Łapacza, interpretatora Jacka Kaczmarskiego, który odbędzie się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny o godzinie 12.